Jacek Szopiński, witam w drugiej kawie. Dziś naszym gościem jest Mateusz Magdziarz, dyrektor Opolskiego Oddziału Telewizji Polskiej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, od marca pełni pan tę odpowiedzialną funkcję. Zapowiadał pan przywrócenie, jako jeden z punktów, ale taki, który dość mocno przebijał się w relacjach dziennikarskich, przywrócenie prestiżu ośrodkowi. Czy to się udało? Myślę, że to się udaje, dlatego że to jest proces trwa. To jest proces ciągły i to będzie trwało, biorąc pod uwagę te 11 lat samodzielne ośrodka i pewną skalę zaniechań, którą zdiagnozowałem także w ciągu tych ostatnich miesięcy. Rozumiem, że zaniechania szczególnie za poprzedniej koalicji nastąpiły, czy nie, niekoniecznie. Znaczy, mam wrażenie, że to był długotrwały proces, pewnego rodzaju jego eskalacja miała miejsce na pewno w tych ostatnich latach. Natomiast trzeba podkreślić bardzo mocno, że wychodzimy z tego dołka. Mówiąc wtedy o prestiżu, miałem przede wszystkim na myśli tą pozycję na rynku lokalnych mediów. Dzisiaj jest tak, że w kilku wskaźnikach, które świecą się mocno na zielono, zamykając bilans ten 2016 roku, mogę powiedzieć, że to się udaje, bo zwiększyliśmy bardzo mocno przychody w produkcji zleconej. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się nasz content udostępniany webowo. No dzisiaj czasy takie, że nie wszyscy oglądają telewizję w sposób tradycyjny, a więc sięgając po pilota telewizora. Dużo osób też szuka tej telewizji w internecie i tego kontentu. Poszerzamy cały czas ten zasięg. Proszę sobie wyobrazić, że w kilku sieciach kablowych na Opolszczyźnie TVP3 Opole nie było dostępne, zamiast niej był dostępny sygnał TVP3 Wrocław czy Katowice. Nikt tego nie monitorował, nikt tego nie sprawdzał. Chyba nikomu na tym nie zależało. Myślę, że to też trochę tak... Czy to nie jest czasem troszeczkę tak, że takimi działaniami, takim wchodzeniem w te pola, o których pan opowiedział, nie musicie się ratować, bo wygląda na to, że nowoczesne dziennikarstwo, co nie wszystkim się musi podobać, będzie polegało na tym, że wystarczy średnio sprawny człowiek z komórką i właściwie jest już dziennikarzem, jest już relacja, więc po co telewizja? No czasy są takie rzeczywiście, że teoretycznie bardzo powszechnym stwierdzeniem stało się, że dziennikarzem może być każdy dzisiaj przy tej technologii, tak? Ale trzeba pamiętać... Czasem to nawet widać. Trzeba też pamiętać o jakości, która tutaj musi być pierwsza w kolejce. Przed wszystkim, wiadomo, czas jest bardzo ważny, ale też jakość tego przekazu ma swoje znaczenie. Nie bez kozery mówi się od dawna, że telewizja jest jednak królową mediów. I myślę, że póki co te trendy, a więc ten podział na rynku przynajmniej lokalnych mediów jest zachowany. Content wideo jest poszukiwany, proszę zwrócić uwagę, wszystkie media, zarówno te internetowe, ale też te prasowe, gazetowe, które mają swoje odbicia w internecie, poszukują tego kontentu wideo, próbują go tworzyć, a więc to też jest tak, że z jednej strony mówi się, że telewizja może nie jest już tak wiodącym, ważnym kanałem informacji, a z drugiej strony trend wszystkich innych mediów w kierunku telewizji. Pytanie, czy telewizją nazywamy po prostu obrazek, czy telewizją nazywamy całą machinę, całą instytucję? Myślę, że trzeba to już dzisiaj diagnozować inaczej. Jeżeli mówimy o uwolnieniu sygnału telewizyjnego poprzez aplikacje streamingowe do internetu, jest to już dzisiaj szersze pole. Nie można zamykać się już dzisiaj, diagnozując działanie telewizji tylko na etapie sygnał, telewizor, pilot. Znacznie się dzisiaj to rozszerzyło, znacznie się to uwolniło. Te trendy dzisiaj idą w kierunku, powiedziałbym, maksymalnego upowszechnienia produktu telewizyjnego. Rozumiem, że proces naprawy, poprawy, o którym pan mówił, trwa i wiedzie w kierunku świetlanej przyszłości. I zakończmy teraz ten temat. Ja chciałem zapytać, ponieważ pojawiają się takie pomysły, pan również jako dziennikarz wcześniej wiele lat obserwował to najważniejsze wydarzenie kulturalne w Opolu, czyli Festiwal Opolski. Teraz pojawiają się jakieś sygnały biegnące z centrali, zwłaszcza tej instytucji, którą pan reprezentuje, że Disco Polo. No, trochę bym się z tym kłócił, dlatego że ten sygnał jedyny chyba, który się dotychczas pojawił w portalu Wirtualne Media, to był sygnał wychodzący od twórcy, a nie od nadawcy w tym przypadku. O ile wiem, to lider zespołu Bayerful zaproponował jeden dzień tematyczny poświęcony muzyce disco polo na Festiwalu Opolskim, ale nie słyszałem, żeby to się w ogóle do tej pory spotkało z jakimkolwiek komentarzem, czy to ze strony głównego organizatora, czy współorganizatora. To ja bym poprosił w takim razie o opinię i ocenę pana dyrektora, czy to by zażarło. Ja rozumiem, że klikalność, że oglądalność, to pewnie tak, na tych polach te wskaźniki, o których pan mówił, zaświeciłyby się na zielono na bank. Ale czy artystycznie by się to
obroniło? Czy... Myślę, że to musi być przedmiotem analizy, rozmów, pewnie też uzgodnień, bo proszę pamiętać, że festiwal to Telewizja Polska i miasto Opole, więc jeżeli pojawi się jakaś konkretna propozycja, to myślę, że się nad tym wnikliwie konkretne grono osób pochyli. Ja nie jestem dyrektorem artystycznym Festiwalu Opolskiego, więc trudno mi wchodzić w te buty, ale powiem tak, od paru lat pojawiają się takie komentarze mówiące o tym, że festiwal stał się liniowy, powtarzalny, że na festiwalu nie ma nowego kontentu muzycznego, że jest to wszystko odtwórcze. Być może tego typu głosy, które się pojawiają ze strony środowiska artystycznego, ze środowiska tego konkretnego gatunku muzycznego, to są też głosy, które próbują się wstrzelić po prostu w tamte komentarze. Tak to na dzień dzisiejszy widzę, natomiast dozowałbym tutaj, tonował trochę te emocje, dlatego że te tytuły, które się pierwsze pojawiły, mówiące o tym, że Disco Polo zawładnie Festiwal Polski, to myślę znacznie na wyrost. No nie, z tym zawładnięciem to może nie przesadzajmy, bo to chyba chyba nie udało. Czytałem takie komentarze, już pierwsze, pełne obaw. Panie dyrektorze, jak się kieruje instytucją, która przez część widzów jest niespecjalnie oceniana? Wie pan na pewno, o co teraz zapytam. O to, jak jesteście, o to, że jesteście niespecjalnie dobrze oceniani, zwłaszcza przez protestujących przeciwko poszerzeniu Opola. Pan z jednej strony był po tej stronie samego Opola, kiedy pracował pan jeszcze w biurze prasowym. Tworzyłem właśnie. Tworzył pan właściwie ten content, a w tej chwili wysyła pan ten content w świat. Jak się pan czuje z tym, że nie wszyscy pana lubią? No nie jestem zupą pomidorową, żeby wszystkim smakować. I to jest kwestia podstawowa. Natomiast powiem w ten sposób. Jakby była z ryżem, to mi by też nie smakowało. Powiem w ten sposób, a ja akurat z ryżem bardzo chętnie. Ale powiem w ten sposób. Bardziej od tego, że pojawiają się krytyczne komentarze pod adresem Telewizji Polskiej Oddziału Opolskiego, czy też Radia Opole, czy też Trybuny, bo wszystkim zbiera się. Ostatnio pewnie tak, dlatego że dosyć mocniej pochyliliśmy się też nad kwestiami związanymi z działalnością tej grupy protestujących i myślę, że to dla części z nich jest po prostu bardzo trudne do zniesienia. Ale powiem tak, bardziej od tych głosów krytycznych dziwi mnie, że autorami tych głosów krytycznych w znacznej mierze jest tak naprawdę tytuł, bo nie jest to tytuł prasowy, ale jest to tytuł Grupa Lokalna Balaton, która tak naprawdę jest warsztatem samochodowym. Warsztatem samochodowym, który w 2014 roku zmienił, rozszerzył swoją działalność o prowadzenie portalu internetowego. Portalu, który w znacznej mierze utrzymuje się z reklam pochodzących albo ze spółek gminnych, albo z budżetu gminy Dobrzeń Wielki. Trudno mi się jest nawet w sposób poważny odnosić do krytyki formułowanej przez taki tytuł. I powiem jeszcze tylko tytułem jakby zamknięcia tego wątku z mojej strony, że pojawił się taki artykuł mówiący o tym, że TVP3 Opole kłamie. Skądinąd sformułował go redaktor, który kiedyś dla Telewizji Polskiej pracował. Sformułował go na wyrost w sposób niepoparty żadnymi zasadnymi argumentami. Do tego stopnia ta sprawa znalazła swój bieg, że spotkamy się w sądzie i to sąd rozstrzygnie. Czy można formułować tego typu opinie? Ja myślę, że pojawia się niestety w kontekście oceny pracy mediów opolskich, nie tylko stacji, którą kieruję, bardzo dużo krzywdzących na wyrost opinii formułowanych, które działają trochę według takiej starej zasady, kto nie z nami, ten przeciw nam. Co do kłamstw bądź nie kłamstw, bardzo poważnie traktujemy tę zapowiedź, to znaczy... Czy to już jest sprawa, która ona ma swój już bieg? Już jest, jasne. Natomiast wie pan dobrze, panie dyrektorze, że news to news, natomiast sos, którym się go podleje, zawsze może być przyprawiony w jedną ze stron. I być może moglibyśmy pewnie tutaj długo porozmawiać na temat definicji kłamstwa i definicji tego, co w antenie mogłoby się znaleźć, bądź nie. Mnie chodziło jednak bardziej o odpowiedź, jak się pan czuję z tym, bo to stwierdzenie, że nie jestem zupą pomidorową, rozumiem, a nie kłuje pana gdzieś tam? Nie, absolutnie trochę? Nie. Mam poczucie, że zespół, który w tej chwili pracuje w Kurierze Opolskim, to jest zespół, który się zmienił. Zmienił się na lepsze, na zespół bardziej wydajny, przede wszystkim na zespół, który nie unika trudnych tematów. Jeżeli jest tak, że Grupa Lokalna Balaton czy te wypryski społecznościowe, które się tam pojawiły, mogą wszystkich krytykować i celowo użył pan słowa wypryski? Absolutnie tak, no, z całym szacunkiem, ale fanpage nie jest dzisiaj jakimkolwiek
odnośnikiem, który redakcja prasowa powinna traktować jakoś szczególnie poważnie. No, rozumiem, że to jest inicjatywa jakiejś grupy osób, ale anonimowych, którzy pozostają dzisiaj w cieniu, więc jak dla mnie nie są jakimś szczególnym partnerem do rozmowy, bo się nigdy nie okazali z tego cienia, nie wyszli, to może ich wypadałoby zapytać, dlaczego nie wyszli. Może się czegoś wstydzą, może języka, jakiego tam używają, albo tego, że na przykład nie kasują komentarzy, które nawołują do nienawiści, nawet do komentarzy, które zahaczają o naruszenie czyjegoś życia bądź zdrowia pod adresem prezydenta. Takie komentarze były, zresztą są z tego co wiem nawet zabezpieczone. No, sprawa powiększenia opora budzi gigantyczne emocje. Gigantyczne emocje i myślę, że tego typu komentarze negatywne także pod adresem pracy, czy to mojej, czy mojego zespołu, są wpisane po prostu w ten proces. Natomiast my się nie boimy trudnych tematów, takie tematy będziemy poruszać. To samo dotyczy tematów związanych na przykład z funkcjonowaniem mniejszości niemieckiej. Przypomnę dosyć mocny materiał i głośny o tym, jak konkurs na działalność organizacji pozarządowych zorganizował burmistrz Kasiura z Krapkowic. No, my tego typu tematów unikać nie będziemy. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób to może być niewygodne i przykre, ale tak będzie. A my będziemy to obserwować i będziemy sprawdzać, czy to podejmowanie trudnych tematów będzie dotyczyło pełnego spektrum życia społeczno-politycznego na Opolszczyźnie. Zawsze. Dziękuję serdecznie. Mateusz Magdziarz, dyrektor Opolskiego Ośrodka Telewizji Polskiej. Dziękuję, dziękuję panu, dziękuję państwu.